Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, jestem gościnnie na portalu Strategy and Future. Ze mną pan Tomasz Świerat, były żołnierz wojsk specjalnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Musimy najpierw coś opowiedzieć o panu. Jeden z moich mistrzów radiowych zaczynał wywiady od pytania, kim pan jest. Jeszcze raz witam serdecznie. Tomasz Świerat. W ubiegłym roku rozstałem się z mundurem. Byłem żołnierzem wojsk specjalnych. Przez ostatnie lata pełniłem funkcję starszego podoficera dowództwa kombatantów wojsk specjalnych. Po nie bez mała 35 latach służby rozstałem się z mundurem. Także bez mała półtorej roku jestem już poza strukturami wojska. Przez te lata wcześniej służyłem, rozpoczynałem w 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej, Desantowo-Szturmowej, Powietrzno-Desantowej, te nazwy ulegały zmianie. Na różnych stanowiskach, czy przez kilka lat również na przykład zajmowałem się sportem wojskowym, ale następnie przeszedłem do tak zwanej bojówki. Za sobą mam bez mała 5 lat na różnego rodzaju misjach na Bałkanach, Bośnia, Kosowo, w Iraku, w Afganistanie trzykrotnie. I po ostatnim moim wjeździe do Afganistanu w 2012 roku, po powrocie dostałem propozycję zajęcia stanowiska tego najstarszego funkcją podoficera wojsk specjalnych przez ówczesnego dowódcę pana generała Gutta, co też przyjąłem. W związku z tą funkcją i naszą szeroką współpracą przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi ukończyłem Akademię Sił Specjalnych przy dowództwie operacji specjalnych w Tampie na Florydzie. To jest taki 8-miesięczny kurs, to jest szkoła, która jest w strukturach szkolnictwa wyższego amerykańskiego i kończąc ją zalicza się pewien etap w szkolnictwie wyższym, można go dokończyć po prostu. Amerykanie dają taką możliwość na wybranych uniwersytetach amerykańskich. Wcześniej również w wojskach specjalnych pełniłem służbę jako operator statku bezpilotowego UAV, Unmanned Aerial Vehicle, Scan Eagle. Byłem operatorem i dowódcą misji, w tej charakterze dwukrotnie byłem, czyli jako dowódca misji i jako operator dwukrotnie byłem w Afganistanie. Wcześniej w Afganistanie byłem również 6. brygadą. I moje doświadczenie z tych lat, bardzo, bardzo rozległe, częste, intensywne kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, wielokrotnie tam przebywałem służbowo, jak również w wielu, wielu innych krajach, pozwoliło mi sobie wyrobić zdanie, opinie na temat sytuacji, która panuje na świecie, w NATO, w naszym kraju, mechanizmy, które tym rządzą i tak dalej. To zaraz przejdziemy do tych mechanizmów, ale wróćmy jeszcze do pana służby. Rozumiem, że ona właściwie przypadła na takie lata, że kiedy w ogóle tworzono w Polsce te wojska specjalne, które istnieją dzisiaj. Tak, dowództwo wojsk specjalnych zostało utworzone w 2007 roku i faktycznie rozpoczynałem swoją służbę w jednostce wojskowej NIL i tam byłem jednym z pierwszych żołnierzy w pierwszej 40 chyba. Także można powiedzieć, że tak to wyglądało i to tworzenie dowództwa wojsk specjalnych oczywiście było w dużej części wspierane przez Stany Zjednoczone, stąd te bardzo szerokie kontakty z Amerykanami. Przede wszystkim z Amerykanami, ale nie tylko. A jeśli chodzi o to amerykańskie szkolenie, o ten amerykański kurs, który brał pan udział, pan zwrócił uwagę na to, że w Ameryce to jest bardzo mocno powiązane z systemem szkolnictwa wyższego. Tak. Czym to się właśnie różniło od tego, czego się pan przedtem dowiedział? Co panu te kursy dały? No, to jest długa historia w ogóle. Amerykański system szkolnictwa wojskowego, no bo można było pozazdrościć, bo chciałbym, żeby kiedyś to tak wyglądało w Polsce. JSOE, ta instytucja, w której pobierałem nauki, Joint Special Operations University and Enlisted Academy, tak to się nazywa, JSOEA, a kurs, który kończyłem, też nazywa Joint Soft Sea, Joint Special Operations and Enlisted Officer.
I tak jak powiedziałem, te kursy są elementem, ten kurs jest elementem szkolnictwa wyższego. Prawda? Po ukończeniu tego kursu w Stanach Zjednoczonych mamy taki system punktowy, otrzymuje się pulę punktów i uniwersytet ma podpisaną umowę z kilkoma uniwersytetami cywilnymi, jak Norwich University i kilka innych, na których po prostu można dokończyć tę edukację. Notabene wtedy, kiedy ja byłem, proponowano nam również wejście w ten system. Wtedy jeszcze niestety wymagało to opłaty z polskiej strony, na co po prostu nie było szans, nie było tak naprawdę rzeczywistości prawnej stworzonej, która by umożliwiła takie kształcenie. Po tym kursie w ogóle Amerykanie zaoferowali nam możliwość kształcenia naszych podoficerów w takim systemie. I ja później przez dużą część swojej służby zajmowałem się organizowaniem, pozyskiwaniem kursów i szkoleń szeroko pojętej edukacji dla podoficerów wojsk specjalnych. I przez te lata wysyłałem kilkudziesięciu podoficerów do Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, na różnego rodzaju kursy, również na tą akademię, którą ja kończyłem, wydając na ten cel z amerykańskich środków ponad $1 milion. Milion chyba, z tego co pamiętam, coś około $1,200,000. To było z amerykańskich środków Foreign Military Financing. Także dosyć dobrze się w tym orientowałem i bardzo dobrze to nasza współpraca się układała. A z punktu widzenia tej edukacji ściśle wojskowej, co dają takie studia w USA? JSOFC to jest jeden z najwyższych kursów w hierarchii. To jest przeznaczone dla podoficerów, którzy współpracują już z najwyższymi rangą dowódcami amerykańskich sił zbrojnych. To już współpracują tak naprawdę z czterogwiazdkowymi generałami. I kierunek tych studiów to jest global leadership, takie światowe przywództwo. Bardzo duży nacisk kładzie się na relacje pomiędzy instytucjami państwa a niższymi w hierarchii instytucjami i tymi środowiskami, bo ci podoficerowie reprezentują na zewnątrz w swoich kontaktach nie tylko siły zbrojne, ale również państwo amerykańskie. I muszą oczywiście charakteryzować się ogromnym, przede wszystkim muszą mieć za sobą ogromny background, czyli doświadczenie, które umożliwia im zajęcie tego stanowiska, jak i zespół cech etycznych, moralnych, które pozwolą im na to, by to stanowisko, ich postawa cieszyły się określonym szacunkiem. Rozumiem, że to mówienie o tych cechach etycznych i moralnych to nie jest tylko jakiś slogan, oni to traktują poważnie. Bardzo poważnie. To są rzeczy, za których złamanie wylatuje się z armii, co najmniej, a mogą grozić nawet większe konsekwencje. Tak buduje się etos, tak buduje się morale. Ja właściwie po ukończeniu tej akademii zacząłem przywiązywać tak wielką wagę, zawsze przywiązywałem, ale zwłaszcza po ukończeniu tej akademii, do tak zwanego morale. Morale tak naprawdę jest to najważniejsza rzecz, która powinna charakteryzować żołnierzy. To jest to, co definicji jest wiele odnośnie morale. To jest to, co pozwala nam pracować, walczyć, poświęcać się w imię wyższych wartości, prawda? Kiedy brakuje, może brakować podstawowych środków walki, do przeżycia i tak dalej, ale to morale, z czym to się wiąże? I na czym buduje się to morale? Morale buduje się wtedy, kiedy ja, czy jakikolwiek inny żołnierz, identyfikuje się z wartościami reprezentowanymi i wspieranymi przez państwo, prawda? Jeżeli się z nimi identyfikuje, jeżeli się im poświęcam, to poświęcam również swoją pracę w tym celu. Jeżeli nawet czynnik polityczny, który podlega wyborom i jest zmienny, może nawet przez swoje rządy
spowodować, że możemy nie lubić tego państwa, które, w którym żyjemy, lub nie zgadzamy się, nasze poglądy polityczne nie zgadzają się z poglądami z politycznymi aktualnego czynnika rządowego, ale to nie on powoduje, że ja identyfikuję się z wartościami, które reprezentuje państwo, bo to buduje się przez lata, właściwie setki lat historii. To jest przywiązanie do tradycji, historii, kultury, ewentualnie religii i są to rzeczy, które trwają znacznie dłużej niż jakikolwiek inny rząd, niż jakikolwiek rząd, który aktualnie sprawuje władzę. To jest bardzo ważne, co pan powiedział o tych sprawach, które trwają dłużej niż wszystkie możliwe czynniki polityczne. Wrócimy do tego, chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali trochę o pana służbie na misjach zagranicznych. Był pan w krajach byłej Jugosławii, był pan w Iraku, był pan w Afganistanie. Tak, w krajach byłej Jugosławii, czyli właśnie w Kosowie, spędziłem bez mała 3 lata. I no, bardzo dużą naukę stamtąd wyniosłem i jedna z takich rzeczy, która mnie zszokowała, to w ośrodku, w którym mieszkaliśmy, właśnie pamiętam, opiekował się nim były oficer starszy podpułkownik Armii Jugosłowiańskiej. Nazywa się Ned, on już jest świętej pamięci, już nie żyje. Bardzo dobrze po polsku mówi, zresztą nasze języki są bardzo podobne, więc ja też już całkiem nieźle mówiłem po serbo-chorwacku, będąc tam. I oczywiście rozmawialiśmy z nim bardzo często i polski batalion był w składzie North Pole, czyli Nordic Polish Brigade, kraje skandynawskie plus Polska. I on już po krótkiej obserwacji naszych sił zbrojnych, naszej jednostki, jak również i skandynawskich pododdziałów, powiedział takie znamienne, wyraził taką znamienną opinię. Cytuję. Nasza armia przed wojną była tak samo gówniana jak wasza. Przepraszam tutaj za słownictwo. A mówi, pierwsze 2 tygodnie wojny zmieniły wszystko. Zostali wymienieni wszyscy dowódcy związków taktycznych. Mówi, tak samo mówi, przed wojną u nas panował nepotyzm, korupcja, umocowania polityczne, koterie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. W pierwszych tygodniach walki wszyscy ci dowódcy od szczebla batalionu w górę generalnie zostali wymienieni na ludzi kompetentnych. I faktycznie myśmy z nimi mieli kontakty. To ja pamiętam, jednym z dowódców batalionów był człowiek, który miał niemal jeszcze 30 lat, chyba 28 lat, z tego co pamiętam. Przepraszam, nie miałem telefonu. I to był taki pierwszy, może nie szok, ale takie no, głębokie zdziwienie. I ja później zawsze do tego wracałem i bardzo często w swoich rozmowach z wieloma osobami na różnych stanowiskach, bardzo często przytaczałem to zdarzenie. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że nasza armia jest tak naprawdę podlega ciągłej reformie i czeka nas, uważam, przynajmniej powinno czekać bardzo duże zmiany w naszych siłach zbrojnych, bo sytuacja jest taka, jaka jest i wymaga ona bardzo, bardzo zdecydowanych, odważnych i gruntownych zmian. I ja niejednokrotnie wyrażałem, czy w rozmowie z Jackiem Bartosiakiem, czy w rozmowie z wieloma oficerami w ogóle Wojska Polskiego, wyrażałem swoją wątpliwość, czy da się to zrobić w ogóle, czy to jest możliwe, prawda? Taka głęboka reforma, bo taka głęboka reforma będzie zawsze bolesna dla kogoś, prawda? Będzie bolesna dla tych zastałych układów, które panują w każdej instytucji. Armia nie jest z tego żadnym wyjątkiem i dotyczy ona nie tylko zresztą Armii Polskiej, bo to dotyczy wszystkich armii europejskich, a zapewniam, że znam większość z nich, bo będąc jeszcze w siłach zbrojnych, w dowództwie kompetentów wojsk specjalnych, 2 razy do roku odbywa się odprawa dowódców sił specjalnych NATO, zawsze w innym kraju. Ja byłem chyba na 13 takich odprawach i znałem wszystkich dowódców sił specjalnych NATO i wszystkich ich podoficerów. I w rozmowach przy kawie już szczerych, w takim ścisłym gronie, bo wiadomo, miałem bliższych kolegów i dalszych, rozmawialiśmy bardzo szczerze o naszych siłach zbrojnych. I ciekawą rzeczą jest, że problem jest wspólny dla wszystkich tych armii.
Europejskich jest wspólny. Tak? Przede wszystkim on sprowadza się do czynnickiego. Tak naprawdę zawsze najważniejszy jest człowiek. Zawsze. Nie sprzęt, nie procedury, bo procedury tworzą ludzie. Jakie te procedury zostaną stworzone, zależy od tego, kto je tworzy. I zawsze z podziwem patrzyliśmy na Amerykanów, ponieważ oni zmiany, które wprowadzają w zbrojnych, następują bardzo szybko. Ja podam przykład. Na akademii, którą kończyłem, do zakończenia akademii pisze się wnioski, co byśmy zmienili, co byśmy zostawili, co byśmy wprowadzili i tak dalej, i tak dalej. Proszę wyobrazić, że te zmiany są wprowadzone już na następny kurs, czyli na dwa kursy, czyli nie na sam, na dwa kursy to wprowadzone. Troszkę tutaj pan zanika, może proszę poszukać lepszego zasięgu w tej chwili, bo to są ważne rzeczy, a obawiam się, że nasi słuchacze nie będą ich w pełni mogli zrozumieć. A teraz, panie Antoni? Teraz jest ok. Włączyłem router. No ja od razu przerwę tutaj w tym momencie to, o czym pan mówił, bo pan mówił o tym, że te pewne problemy zastałych struktur, koterii i tak dalej, one są charakterystyczne dla wszystkich armii europejskich, że pan miał tutaj też zawodowe kontakty, więc w sposób naturalny pan miał dostęp do tego typu wiedzy i że odrębną, jakby inaczej postępują Amerykanie. Czy to wynika z tego, że Amerykanie są tym krajem, który cały czas prowadzi jakieś działania dokładnie wojenne, tak, więc tam następuje tak ta naturalna reforma wciąż? Dokładnie tak. Sytuacja amerykańska, to znaczy tutaj ciągłe angażowanie się w konflikty globalne, na całym globie, powodują, że taki mechanizm jest po prostu konieczny, ciągłego usprawniania, ciągłego ulepszania, ciągłej modernizacji i prowadzony w sposób szybki i zdecydowany. Dlatego ja wyrażałem właśnie swoją wątpliwość odnośnie reformy sił zbrojnych Rzeczypospolitej, która jest konieczna. Czy da się to zrobić w ogóle w warunkach pokoju? Uważam, że jest teraz, jest niepowtarzalna chwila. Być może jest to ostatni dzwonek, aby to wprowadzić, prawda? Ponieważ sytuacja jest niezwykle niestabilna i ja ciągle utrzymuję kontakty z wieloma moimi kolegami z Sił Zbrojnych Polskich, jak i amerykańskich. I wszystkie nasze moje wątpliwości czy obawy się tak naprawdę potwierdzają. Podam przykład też, który można sobie sprawdzić, każdy może sprawdzić, wygooglać sobie. W 2020 roku Amerykanie opublikowali Narodową Strategię Obronną, National Defense Strategy. Aneks do niej, to są dokumenty jawne akurat, to jest Irregular Warfare Aneks, to są działania nieregularne. I Stany Zjednoczone mówią tam wyraźnie, że w tym czasie konfliktu, potencjalnego konfliktu z i są tam wymienione Chiny, Rosja i inni aktorzy sceny politycznej, Stany Zjednoczone muszą się przygotowywać do konfliktu poniżej progu wojny. A to jest niezwykle znamienne, poniżej progu wojny. To znaczy, że przygotowują się do konfliktu, który nie wywołuje artykułu 5. Nie wywołuje artykułu 5. Tak naprawdę Ukraina nie jest w NATO, ale i na szczęście postawa Ukraińców jako państwa i jako narodu spowodowała, że Rosjanie ponieśli przynajmniej do tej pory kompromitującą klęskę na Ukrainie. I nie ulega wątpliwości, że Rosja chce zmienić
architekturę bezpieczeństwa w Europie. Nie ulega żadnej wątpliwości. Polska stoi temu na drodze również. I dokumenty normatywne amerykańskie, które o tym mówią, powinny również w Polsce, może nie zapalić nam dzwonka alarmowego, ale my powinniśmy się do tego również przystosować. W ogóle wojska specjalne ze swej natury mają charakter agresywny, ofensywny. Jest to pewien atut, ale żeby go wykorzystać, musi być zbudowana pewna rzeczywistość prawna, która umożliwi wojskom specjalnym takie działania. Dla wielu polityków jest to szokiem, że możemy prowadzić działania agresywne. No możemy i powinniśmy, a wręcz jesteśmy zmuszeni do tego, aby takie działania prowadzić w celu utrzymania naszej suwerenności, naszego statusu państwa. Bardzo trudno jest się przebić z taką narracją, z takimi tezami do czynnika politycznego. Nie, to zresztą nie tylko polskiego. Ja rozumiem, że pan też, ponieważ teraz jest pan związany ze Strategy and Future, brał pan udział też w opracowywaniu tych planów Armii Nowego Wzoru, tak, więc tutaj jest pan jakby na bieżąco z tą refleksją, ale ja chciałem zadać jeszcze pytanie, które jakoś też będzie nawiązywać do pana służby, ale łączyć się ze współczesnością, no bo był pan w Iraku, był pan w Afganistanie, kiedy kończyły się te konflikty, ja często się pytałem ludzi, którzy tam byli, wojskowych, co my właściwie z tego mieliśmy, no, zwłaszcza z Afganistanu, który dla Zachodu zakończył się tak, jak się zakończył, oglądaliśmy to wszyscy i wielokrotnie słyszałem takie zdanie, z polskiego punktu widzenia zarówno ta obecność w Iraku, jak i w Afganistanie stworzyła, właściwie zmieniła Wojsko Polskie, wychowała kadrę ludzi, którzy uczyli się współpracować z Amerykanami i że właściwie dopiero udział w tych dwóch wydarzeniach, tak to nazwijmy, stworzył coś na kształt nowoczesnego korpusu oficerskiego w Polsce. Czy pan podziela to zdanie, czy to jest taka optymistyczna publicystyka? Ja byłem na drugiej zmianie w Afganistanie w 2004 roku, chyba najbardziej bojowa zmiana, bo zaliczyliśmy powstanie Sadra w dwóch odsłonach, tak naprawdę. I nasz komponent toczył ciężkie walki, że mój dowódca bezpośrednio zginął wtedy. Wszyscy mieliśmy takie nadzieje, że to dogłębnie zmieni nasze siły zbrojne. Częściowo zmieniło, jednak nie w stopniu wystarczającym. Mało z tego, to jakby wygasło. To uważam, że ten potencjał tych ludzi, którzy przeszli przez tak zwaną bojówkę, czyli poddziały bojowe, nie, które brały udział w różnego rodzaju operacjach, został w dużej części zmarnowany. Niestety to jest niezwykle bolesne, że w polskich siłach zbrojnych takich ludziom pozwala się opuszczać siły zbrojne i generalnie się o nich zapomina. I przychodzą nowi, młodzi, już jest zrywany pewien łańcuch przekazywania informacji, przekazywania doświadczeń, który jest jedną z najważniejszych rzeczy w procesie szkolenia sił zbrojnych. Żadnego poważnego, nie chcę, może inaczej, żaden Stany Zjednoczone nie mogłyby sobie na to pozwolić. Cała ich wartość bojowa sił zbrojnych amerykańskich polega na tym, że te doświadczenia są przekazywane z pokolenia na pokolenie. U nas niestety zostało to zmarnowane. W wojskach specjalnych na szczęście specjalnych. Głównych zadań było to, aby zatrzymać byłych operatorów z doświadczeniem bojowym w strukturach wojsk specjalnych, zatrudnić ich jako instruktorów cywilnych, którzy swoją wiedzę, swoje doświadczenie będą przekazywać na następny. Ale z tym były olbrzymie perturbacje, olbrzymie problemy z tworzeniem tego ośrodka. Początki chyba, jak ja przyszedłem na to stanowisko, to już były plany tworzenia tego ośrodka. I to na szczytach naszych dowództwa sił zbrojnych spotykało się z olbrzymimi problemami. To nikt tego w ogóle nie chciał zaakceptować. Amerykanie, bo ja już wtedy pełniłem funkcję i spotykałem się z moimi odpowiednikami. Amerykanie nam proponowali, to mi osobiście mówili, słuchaj, zróbcie ten ośrodek,
My wyszkolimy wam instruktorów, przyślemy swoich, certyfikujemy wam ten ośrodek. Po certyfikacji wciągniemy go na listę natowskich ośrodków szkolenia. Mówi, tylko to zróbcie. I przez wiele, wiele lat po prostu nie mogliśmy się przebić z tym pomysłem. To naprawdę straciliśmy bardzo dużo, uważam, okazję do chociaż polskie wojska specjalne i tak bardzo dobrze stoją na tej arenie międzynarodowej, ale była to kolejna okazja do tego, żeby promować nasz kraj, nasze siły specjalne. Ja uważam, że tylko i wyłącznie przez czyjeś no, niechcieństwo, ignorancję, indolencję, nie wiem co jeszcze, tak się nie stało. W końcu powstał ośrodek szkoleniowy specjalny, na szczęście, bardzo dobrze. Powoli się rozkręca, ale tak nie powinno to wyglądać, bo to rodziło się w olbrzymich bólach. Tak naprawdę musieliśmy walczyć o to, żeby coś takiego powstało, coś, co wydaje się rzeczą naturalną, która powinna być przy każdym rodzaju sił zbrojnych. Rozumiem, że w tym momencie, kiedy już chyba nawet najwięksi idealiści wiedzą, że jesteśmy w rzeczywistości wojennej, kiedy czynnik polityczny mówi o ambitnych reformach, taki element jak wykorzystanie doświadczenia ludzi, którzy byli na wojnie, co więcej, którzy uczyli się współdziałania z najważniejszymi sojusznikami, powinno być tutaj chyba jakimś niezbędnym elementem. Dokładnie tak, powinno być niezbędnym elementem i wszyscy czekamy na tą reformę. Tak naprawdę polskie siły zbrojne są w nieustannej reformie, prawda? No to pytanie, pamiętam, że którakolwiek została zakończona. Sytuacja, która panuje teraz w naszej części świata, uważam, że zmusza nas do tego, aby taką reformę przeprowadzić. Musi być ona nie tylko dogłębna, ale stosunkowo szybka. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej zostały bardzo osłabione podczas wojny ukraińskiej, bardzo. I możemy założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że klasyczny konflikt nam nie grozi. Rosjanie tu, mówiąc kolokwialnie, nie wjadą na czołgach, prawda? Nie mają takiej możliwości. Ale zapewniam, że po pierwsze, gdyby nawet do wojny miało dojść za 20 lat, to nie jest za wcześnie się do tego przygotowywać, bo skala zaniedbań w polskiej armii jest gigantyczna i nie da się ich nadrobić w ciągu 5 czy 10 lat. Nie ma takiej możliwości fizycznej po prostu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie wiemy, w jaki sposób zakończy się konflikt na Ukrainie, bo wszyscy widzimy, że Rosjanie po pierwszych kompromitujących tygodniach dla siebie walk, ponoszenia bardzo ciężkich strat, zmienili zdecydowanie swoją taktykę, zmienili sposób prowadzenia operacji. Może nie są to jakieś wyrafinowane operacje, ale są już zgodne ze sztuką wojenną. I Ukraińcy ponoszą bardzo ciężkie straty, i nie wiemy, jakim rezultatem ten konflikt się skończy. Notabene, chyba nie zdradzę tutaj, nie powiem czego odkrywczego, że rezultat tej wojny nie zostanie uzyskany na polu walki, tylko w gabinetach polityków. Bo rezultat tej wojny jest uzależniony od woli przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, czy będą chciały dalej wspierać Ukrainę, czy podejmą decyzję, że już wystarczy. I cała krew ukraińskich żołnierzy, ukraińskiego społeczeństwa pójdzie na marne, spowoduje rozgoryczenie i konsekwencje trudne do przewidzenia. Tak naprawdę w ogóle należy na to patrzeć na całą tą sytuację również przez pryzmat sytuacji gospodarczo-ekonomicznej zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Rosja ma możliwość, przede wszystkim gra kartą energetyczną i żywnościową, co już w wypowiedziach polityków zachodnich, przede wszystkim niemieckich, francuskich, widzimy, że tak naprawdę oni tę wojnę by już zakończyli, zmusili, skłonili Ukraińców do tego, aby została ona zakończona, aby przystąpić do interesów, do business as usual, jak się to mówi, z Federacją Rosyjską.
Wiemy również, że w Stanach Zjednoczonych, to też nie jest żadna tajemnica, są dwie frakcje. Jedna frakcja, która jest za tym, aby dalej prowadzić wojnę, a druga, która, żeby ją przerwać, prawda? Europa jest również wojną zmęczona. Jeżeli jesień przyniesie to, o czym wielu polityków zachodnich mówi, a na co Rosjanie liczą, to znaczy problemy żywnościowe, problemy energetyczne. Jeżeli bardzo duże grupy społeczne w krajach Europy Zachodniej, które żyją do tej pory tylko i wyłącznie z socjalu, przestaną dostawać ten socjal, to sytuacja w krajach zachodnich może wymknąć się spod kontroli. I Rosjanie na to liczą, uważam. Rosjanie na to liczą. Dlatego mówienie o tym, że na przykład NATO okazało swoją spójność, swoją jedność, to jest w ogóle nieprawda. Jedność jest tylko wtedy, kiedy jest jedność interesów, wtedy następuje, bo nie ma jedności w ramach jakiejś wyższej idei, tylko jest albo jest jedność interesów, albo jej nie ma. I tak to wygląda. I chyba widać gołym okiem, że Francja czy Niemcy zdecydowanie różnią się w podejściu do wojny na Ukrainie względem Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie Stany Zjednoczone wymusiły ich postawę względem Ukraińców. Także nie spodziewałbym się konfliktu klasycznego na terytorium Polski, ale jak najbardziej Rosji stać na to i może to robić działaniami terrorystycznymi na terytorium Polski, działaniami nieregularnymi, wprowadzaniem zamętu, wspieraniem organizacji, które ekstremistyczne na naszym terenie i tak dalej, i tak dalej. Powodując zamęt, powodując niepokój, powodując destabilizację i tak dalej. Myślę, że powinniśmy się jeszcze trochę skoncentrować, pewnie już w następnej części naszej rozmowy, na dotychczasowym przebiegu działań wojennych na Ukrainie. Tak. Wiem, że tutaj pan będzie mógł się podzielić ze słuchaczami pewnie dosyć ciekawą wiedzą i skonfrontujemy przy następnej okazji te wnioski właśnie z tym myśleniem o tym, jakie są potrzeby reformy armii w Rzeczypospolitej. To możemy chyba zapowiedzieć taką rozmowę już za kilka dni. A na razie bardzo dziękuję. Tutaj na portalu Strategy and Future rozmawiałem z jednym z ludzi z tej ekipy, byłym żołnierzem wojsk specjalnych, panem Tomaszem Świeradem. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo, Antoni Opaliński. Pewnie jeszcze się tutaj gościnnie usłyszymy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.